Okej. Okay. Dnia 22 października 2009 roku Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu głosił dwa wyroki w sprawie Nowicki przeciwko Polsce oraz Orchowski przeciwko Polsce. Są to wyroki dość ważne, ponieważ po raz pierwszy Trybunał orzekł, że przeludnienie w polskich więzieniach lub aresztach śledczych stanowi przypadek poniżającego i nieludzkiego traktowania. Do tej pory tego typu sprawy trafiały do Trybunału w Strasburgu, natomiast nie było jeszcze żadnego wyroku Trybunału w tym zakresie. Wyrok ma znaczenie istotne, ponieważ on wpływa na rozstrzygnięcie nie tylko tych konkretnych spraw, ale także wielu innych, które zawisły przed Trybunałem w Strasburgu. Według informacji podanych przez Trybunał obecnie jest 160 polskich spraw dotyczących przeludnienia w więzieniach, z czego 95 spraw zostało już zakomunikowanych rządowi polskiemu. Wyrok Trybunału w sprawie Nowicki przeciwko Polsce i Orchowski przeciwko Polsce ma charakter tak zwanego wyroku quasi-pilotażowego. Co to oznacza? Oznacza to, że Trybunał przesądził o istnieniu w Polsce strukturalnego problemu od 2000 roku do połowy 2008 w zakresie przeludnienia w więzieniach, problemu, który był nierozwiązywany przez kolejne rządy, a który był związany także z dość ostrą polityką karną oraz brakiem stosowania alternatywnych środków karnych, chociażby takich jak dozór elektroniczny czy kara w postaci prac użytecznych społecznie. I teraz można się spodziewać, że po tych dwóch wyrokach w każdej kolejnej sprawie, która dotyczy tych właśnie lat, Trybunał w Strasburgu będzie stwierdzał również naruszenie artykułu 3 konwencji i zasądzał odpowiednie zadośćuczynienie. To pewnie będą kwoty w wysokości 1000, 2000, 3000 euro dla skarżącego. Ważnym elementem wyroku jest przesądzenie, jakie środki odwoławcze należy wypełnić w kraju, aby móc skutecznie się poskarżyć do Trybunału w Strasburgu. I tutaj taką kwestią problematyczną, która pojawiała się w toku rozpoznawania spraw, było to, czy należy przed wniesieniem skargi do Strasburga wnieść pozew o naruszenie dóbr osobistych do sądu cywilnego. I tutaj w 2007 roku Sąd Najwyższy wydał wyrok, w którym stwierdził, że fakt przeludnienia w więzieniach stanowi naruszenie dóbr osobistych. Natomiast Trybunał niejako docenił ten fakt, natomiast stwierdził, że stwierdzenie naruszenia dóbr osobistych nie ma skutku dla osoby, która jest aktualnie w celi przeludnionej. I powiedział, że w takiej sytuacji, kiedy skarży się osoba, która jest w celi przeludnionej, tym skutecznym środkiem odwoławczym powinno być po prostu odwołanie się do administracji więzienia, a następnie do sądu penitencjarnego. I jeżeli w wyniku tych działań nic się nie zmieni, czyli nie wiem, cela nie zostanie rozluźniona albo dana osoba nie zostanie przeniesiona do innej celi, to wtedy będzie można się poskarżyć bezpośrednio do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Natomiast w sytuacji, kiedy osoba jest na wolności, bądź też kiedy już znajduje się w celi, która spełnia wymogi konwencji oraz wymogi polskiego prawa, czyli jest co najmniej 3 metry kwadratowe na jedną osobę, to w tej sytuacji konieczne jest skorzystanie z procedury cywilnej i poskarżenie się do polskich sądów cywilnych i próba uzyskania zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych spowodowanych przeludnieniem w więzieniach. Sprawa jest także ważna, ponieważ poprzez właśnie wydanie tego wyroku quasi-pilotażowego Trybunał w Strasburgu nakazał niejako zreformowanie systemu skarg oraz odwołań do administracji więzienia oraz sądów penitencjarnych, tak żeby ten system był skuteczny, żeby działał, a nie tak jak jest obecnie, że nie przynosi on naprawy sytuacji. Można powiedzieć, że wyrok także stanowi pewną zachętę dla sądów cywilnych, aby zaczęły stosować instytucje zabezpieczenia powództwa w sytuacji, kiedy więźniowie skarżą się na naruszenie dóbr osobistych spowodowanych przeludnieniem w więzieniach czy aresztach śledczych. Można sobie wyobrazić sytuację, gdzie sąd poprzez zabezpieczenie powództwa nakazuje administracji więzienia czy aresztu przeniesienie powoda do miejsca, do celi, która spełnia wymogi wynikające z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.